dzisiejszym odcinku robimy CP48. Ostrzegamy przed oszustami i przeklinamy. To znaczy nie ja, tylko Friedemann i Blancik. Zapraszam. Dzień dobry, cześć i czołem. Witam was w 33. odcinku z serii Zagrajmy w Nostale. Ja jestem Friedemann, a wraz ze mną jest Max, nie wiem gdzie on jest. Hello, siemano. No, siema, dobra. Ej, siedzisz w moim tomie. Gdzie ty jesteś? No tutaj. Lol. Jak widzicie, zmieniłem sobie tutaj teraz na wojownika. Jestem teraz wojownikiem i mam zamiar nim grać. Także właśnie, wbiliśmy ten 408 level, ja na wojowniku wbiłem, Max na uczniku, jak tu widzicie, ma Sina. Wbił profesję ładnie, ja też mam prawie profesję. 17. Ja mam 36 i prawie 37. Dobrze, bierzemy zadanie na 48 level. Szpyk Korean, tak. Drzewo Fernona. Zakradnij się do budki Kenko, lol. Już 48 CP, no dobra. Zakradnij się do budki Kenko. No to spotykamy się koło CP48. Dobra. Odpoczywaj. O, już odpocząłem sobie. To dawaj, teraz jesteśmy już koło CP i wbijaj. Ja pierwszy wbiłem, o. Duży drogowskaz i 3 poty? Fajnie, tu można poty zbierać. No, a duży drogowskaz po co jest w ogóle? To są drogowskazy, że możesz do miniradu kogoś wejść. No, dołóż do mnie. No dobra, już włożę. Jo. O, Kenko, a Kanel, lol. Jak to wygląda w ogóle tutaj wszystko? Szybko biegam nawet, lol. Fajnie biegasz, fajnie. Fajnie, jeszcze kurzy za mną woda, ty. Jo! Woda się kurzy za nami. Nie, nazwę ten odcinek tak, nie? Dzielenie upoczęło wziąć jeszcze. Zapomniałem. No. Ale to wielkie jest, ty. Bez kitu, nie? Ale wcale sforów nie ma, co to jest. O, co do... Co do kur... Tit! Bez kitu, co tylko się chodzi? I 6 razy rozmowa jest. Braci ich, o, kumko. Parę rzeczy z łucznika właśnie przedstawiłem. A tak naprawdę to ta postać była pierwszą, którą robiłem let's playa, bo miałem pierwszy raz jak robiłem let's playa z Nostale, to tą postacią właśnie. A czy ona miała tam pierwszy level, tego grałem jako tego i coś tam się nie powiodło, pliki źródłowe z paru odcinków zostały usunięte i musiałem od nowa, także teraz jestem ładnie wojownikiem. SP2 to jest akurat plus 5. A właśnie, zapomniałem, mogłem sobie wziąć mojego tamtego braci mini Bogdana. A mini Kumka. No. Paf, paf, paf i teraz. Ja nawet spoko nam idzie. Dobra, pokażemy, pokażę wam co tutaj można. Mam jeszcze kartę SP1 oczywiście plus 4. Wróżkę 44% tutaj na tym. Ogólnie to sobie przestawiłem sobie z łucznika te rzeczy. Znaczy łucznika będę też tam uzupełniał powoli tak troszeczkę, ale teraz bardziej skupię się na wojowniku. Jedną rzeczą, właśnie najfajniejszą rzeczą, którą mam tutaj na tym wojowniku, to jest to, że mam tajemniczy miecz Elwin plus 5 na 405, czyli to jest dosyć droga rzecz. Dokładnie. Może wam powiem wam coś o oszustach w Nostale. Dużo się czasem mówi. O czym? O oszustach. A. Dużo właśnie jest oszustów. Ostatnio niedawno się spotkałem z takim jednym. Gdy na przykład mówię do was, chodźcie do mojego minilandu. Czy chcecie sprzedać tą czapkę, bo podszedł do mnie taki gościu i spytał się, czy chcę sprzedać tą czapkę za 1 kk. Wstępnie napisałem, że owszem, ponieważ ta czapka kosztuje 100 kr i chciałem zobaczyć co on mi zaproponuje. Więc on mi zaproponował takie coś, że pójdziemy do jego minilandu, oczywiście zgodziłem się na pierwszą rzecz, poszliśmy i on powiedział takie coś. A teraz proszę wyrzuć to na chwilkę, a ja zobaczę tą rzecz. Jeżeli wyrzuć na 3 sekundy, jeżeli wyrzucisz, to kupię za 1 kk, jeżeli nie, to nie. No, a ja tak myślałem, przypomniało mi się parę funkcji, które są w minilandzie.
I owszem, to jest takie coś jak lock. Gdy wciśniemy klawisz lock, wszyscy są wyrzuceni z naszego minilandu. Tym samym, jeżeli ktoś wyrzuci coś w minilandzie, powiedzmy, i wyrzuci się o tą osobę, to ta osoba oczywiście traci ten przedmiot, ona sobie potem podbiegnie, weźmie ten przedmiot. Także nigdy nie jesteśmy bezpieczni w czyimś minilandzie. W swoim owszem, chociaż nie zawsze, ponieważ może nas rozłączyć nasza sieć, czy połączenie nasze internetowe, to chodzi mi. Co pozbieram tutaj te... Ale ty nagadałeś teraz, ojej. No nagadałem, to trzeba oczywiście, jak to się nazywa, ostrzec. Zanudzić ludzi, tak. Tak, zanudzić. Ja ostrzegam, bo zobacz. To jest bardzo dobre. Są jeszcze inne, na przykład takie podej mi pasy, oczywiście to jest... Tam, że jestem adminem, to jest oczywiście stare, to wszystko. Nigdy się nie podaje ani pasów do Nostaila, ani do maila, ponieważ nawet mając pasy do maila można okraść konto, bo wchodzi się w stronę Gameforce, rejestruje się na to konto i wtedy są podane wszystkie konta, które są zarejestrowane na Gameforce, czyli z Nostail, z Metina i Force Store i jeszcze parę innych gier. Także nie podawać, nawet jeżeli ktoś pisze, że w kasacji, jeżeli nie podasz pasów, twoje konto ulegnie kasacji, to nawet wtedy nie podawać. Uważajcie na to, naprawdę uważajcie. O, to Kenko, Kunko. Lol, już? No jakie słabe to. Ale zobacz, o, drogowskaz. Weź pierwsze. Weź do mnie. Dwa drogowskazy. A, też. I 15 drewna, akurat na Jajamaru, jeszcze 5, to. Właśnie, może pokażemy wam później jak mam Jajamaru, ponieważ na 45 można mieć Jajamaru, tylko że myśl, ja nie robiłem, to tak wygląda Jajamaru. I ja po prostu na uczniku nie robiłem i kiedyś niedługo sobie zrobimy Jajamaru, może ja pokażę, bo Blancik już ma Jajamaru prawie. No, na SP1 już łatwo jest, muszę tylko trzy poziomy wbić i będzie Jajamaru. No Jajamaru. Dobra. Także teraz idziemy do szpiega Korea, także widzimy się za chwilę, ale tak naprawdę ja idę gdzieś i wracam... wieczorem. Także widzimy się za chwilę. Dobranoc, do zobaczenia. Pa, pa. Okej, okay, jesteśmy koło tego Korana. Wow, ekstra. Co chwilę mówię okej, okay, to jest jakieś takie... Trzeba zmienić. Uda się szlak zigzag. Świątyni B1. No to idziemy teraz do świątyni B1 i kierujemy się w stronę zigzaga. Dobra. Idziemy do oczu. Świątynia Vernon 2. A, ziemniak tu biega, o, u góry. Gdzie? A, to jest ten wielki ziemniak. Tysiącletni, czy jak on tam miał? Big Bamba. Big Bamba, Big Bamba, Bamba, Big Bamba, Big Bamba, Big Bamba, Big Bamba. No teraz nie widzę, zapierdziela. Ej, no to jest nie fair, kurde. Nie będę się męczył. Ja muszę tutaj... Obrażenia. Dobra. Dostałem. Przypomina mi się tamta kopalnia, co myśmy zapieprzali w niej. Ta... Na tam którymś levelu. No mojego żółwia na pieprza, co za szmata. Lol. Dwa zaraz inne, kurwie. Szmata. Krąg zaciemnienia. Aaaa! Malcolm, kurwa. Ja, jak się wolno porusza z tym niewidką. Ja już teleportuję się do Malcoma. Robię sobie teleport. Proszę, nie gin jeszcze, Tom. Spokojnie, wytrzymasz to. Yes! Dobry Tomek. Dobra. Tylko ty jeszcze przeżyłeś. Żółw mi zdech. Wymienię go na lepszy model. Właśnie, mam na wojowniku mini Jack Pena. 43 level. Spoko, zaraz cukę sobie wezmę. Już myślałem, że tu jest K zamiast tego W. Lol. Nie, zamiast tego N. Jest K. LAL. Dobra. Gadamy z Malcolmem. Przypuszczam, że to prawda. I co tutaj mamy teraz? Zdobądź czerwone gałęzie na pierwszym piętrze świątyni. Ja już wiem, gdzie to jest nawet. To jest koło CP40. Nie, 47. No. Ale najpierw pójdę sobie po mini Jack Pena jeszcze. No to ja się warpnę już tam. Dobra, tam poczekaj na mnie. Ja sobie pójdę po mini jackpenka. O, tu mini jackpen jest. Wiem, że mini jackpen jest słaby, ale... Żółwiec do ekspienia naprawkę, a mini jackpen mi się przyda jako dropiciel.
Czyli co, on co godzinę wydropuje właśnie fajne rzeczy jakieś, nie? Ile masz procent? 10. Dopiero? Znaczy tam dopiero, nie, nawet mnie nie nerwuj. Ja mam 72. Ja, w przeciwieństwie do ciebie, nie chcę wylądować na, prawda, na pustyni i zamiatać pustynię. I chcę, prawda, się kształcić, a nie, że nie chodzę do szkoły, bo mi się nie chce. Albo że muszę wbijać profę, bo SP2. Bardzo śmieszne. O, bardzo śmieszne, widzisz, żebym się śmiał. No szkur! Mam teleport koło tego zygzaka zasranego. No ja też, nie widzisz mnie? A no tak. Widzę ciebie. No, pojawiasz się czasami. No to zapierdalamy. Jop. Haha, ty musisz obrażenia dostawać, a ja nie. Ja jestem wojownikiem, to mi nic nie robi, człowieku. Poza tym mam fajny cios tutaj, który się nazywa oddech przewracania i on jest bardzo zarąbisty, ponieważ bez żadnej many, ani żadnego użycia... życia. LOL. Gdzie do mojego mini jackpena? No mendy, po prostu mendy. To odcinki robią się coraz bardziej wulgarne, naprawdę, coś musimy z tym zrobić. O, już mi wydropiło, LOL. LOL. To myślałem, że to trzeba wydropić z jakiegoś krzaka. Ja, do wieży na 8 piętro, maga, no Boże, teraz... Jezus Mario! Wiecie, gdzie to jest? Tam, gdzie ten pentagram na portach, tam gdzie był, wiecie, nie? Co mieliśmy ten pentagram tego ducha? Jo. A widzicie? Kurde, ja miałem ten teleport. Czy to Maxiu miał teleport? No i wiecie, i teraz to się przydało, a przydałoby się, ale że nie mamy tu. No to zapierdalamy. No, biegniemy. Okej, jesteśmy koło tego pentagramu, gdzie byliśmy w poprzednim odcinku. Tak, Maxi, widzimy cię. No i zapieprzamy dalej. Rykoszet. To Maxi biją, bo... Wiem, poradzi sobie on. Nie mojego mini jackpena. Dostał go. Mini jackpen ma dostać mało HP na razie. Jeszcze. Ogólnie ma mało HP. To ty masz fajnie, bo ciebie nie biją, bo masz kryjówkę. Ja, ale jestem wolny. O, jesteśmy już ku miejscu. Święty ołtarz. Złóżmy ofiarę. Zabij demony, wytyfy. Rozdarty kaptur. Mamy tam wejść? Czekaj. LOL! No i wiemy go. Mój super atak. Widziałeś? Prawie na siata. Jo, to ode mnie, ja tam wygrałem. Nie, mój ten. Ja ci dam, mój. Widziałeś, jak uderzyłem? Człowiek. Mój śmiertelny to był. No. Także pożegnamy się tutaj z wami. Ustawiamy w każdym innym momencie tutaj, prawda? Tutaj pomoże mi jackpena. Ja właśnie naiwność, niewinność. Ja. Jaka muzyka tu jest, słyszycie? Dobra. Każde w innym miejscu. Także... 9 CP. Tak, także. Musimy teraz wbijać levelek. Tak, ja 30% tylko. 23. No life. Z tego co wiem, to 40 CP, 49 CP jest strasznie... Jak to powiedzieć? Trudne. I do tego właśnie w następnym odcinku będzie bardzo możliwe, że będzie jedna jeszcze osoba. To ty? To ty wyrzucasz? Tak. Lol. Ja sobie Mandragorę wezmę, bo dobrze idą. Także dziękujemy wszystkim za komentowanie, ocenianie, subskrybowanie. Zachęcamy oczywiście do tego. Polecam kanał Maxa. Oglądajcie nasze filmiki. No Stale i tak. Inne nasze produkcje. Tak. Możesz podśpiewać, ale tak nie głośno, bo chcę się pożegnać. Także do zobaczenia w następnym odcinku. No Stale. Do zobaczenia wam wszystkim. Pa pa. Siemka, cześć, czołem, witam was w... No co za chuj? Ramzes jakiś kurwa, wypierdolę. W 33 odcinku z serii zagrajmy w Nostale. Ja jestem Friedeman, a wraz ze mną jest Max, tylko nie wiem, gdzie on jest.
Hello Kitty. Jestem Koreanem.